Panie też, no jeszcze raz powracamy do tego dzisiejszego spotkania. Podkreśla pan, że trzeba ten jeden punkt docenić, szczególnie tutaj w trudnych warunkach na murawie. Tak, tak i postawę przeciwnika, który no, był bardzo, bardzo zdeterminowany w tych działaniach obronnych. Ta bramka oczywiście dodała im taki wiary, werwy i poza tym mieli czego już bronić, nie? Coś już zdobyli i tego zaciekle bronili, w związku z tym ciężko było nam się przebić przez ten mur, ale uważam, że stworzyliśmy, tak jak powiedziałem, sporo sytuacji takich, gdzie ta bramka mogła paść, szczególnie po strzałach dystansu, bo te sytuacje sobie wyprowadziliśmy bardzo takie czyste i zabrakło trochę precyzji, ale bramkarz też w dwóch, trzech interwencjach bardzo dobrze się zachował po stałych fragmentach. Również w dwóch, trzech sytuacjach troszeczkę zabrakło nam i jakości i na pewno szczęścia, ale w końcu nadeszła ta 78 minuta i no, przepiękny strzał Wuja, który dał nam remis w tym meczu. Na pewno nie jesteśmy do końca zadowoleni, ale tak jak mówię, no, biorąc pod uwagę murawę i styl gry przeciwnika, gdzie my musieliśmy cały czas tą grę prowadzić, to na pewno ten mecz zaliczam do pozytywów i na pewno był on jednym z lepszych meczów piłkarskich, jakie rozegraliśmy w tej rundzie. Perfekcyjny ten strzał Krystiana Wójcika, można powiedzieć. No i zapytam w ten sposób, czy te wcześniejsze rzuty wolne Rafała Figla to była taka zmyła przeciwnika, żeby je zepsuł, aż w końcu podejdzie Wójcik, nie będą się spodziewać i będzie piękny gol? Uśpienie bramkarza to było, który już myślał, że nic się nie wydarzy, bo rzeczywiście Rafałowi dzisiaj ta piłka nie siedziała, nawet nie dochodziła w okolice bramki, bo po prostu zatrzymywała się na murze. Krystian przejął ten ostatni rzut wolny, no i wykonał go perfekcyjnie. Obaj są delegowani do tych rzutów wolnych. No, trzeba pamiętać o tym, że Rafał wcześniej strzelał też bramki z tych rzutów wolnych, w związku z tym, no tak jak mówię, jest dwóch wykonawców, oni bezpośrednio decydują już, jaka jest sytuacja, kto się pewniej czuje. No, tu rzeczywiście Rafałowi nie szło, przejął to Krystian i no, skończyło się dobrze. I jeszcze zapytam o tego rywala, który w najbliższą sobotę przyjdzie na Limanowskiego. Kolejny rywal ze Śląska, GKS Tychy. To będzie jeszcze trudniejsze spotkanie, zdaniem trenera? Kolejna firma, tak? No, trudno powiedzieć, bo patrząc na to, że my potrafimy zdominować drużynę, która no, jest na innym poziomie i organizacyjnym, i finansowym, i zawodniczym, można też powiedzieć, bo popatrząc na ten skład, no to tam 3/4 zawodników grała w zeszłym sezonie w Ekstraklasie, nie? Teoretycznie to my powinniśmy być w tej destrukcji i się bronić w takim osaczeniu przed nimi, natomiast no, to wyglądało zupełnie inaczej.